Siemanko wszystkim. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym piłkarzom zwycięstwa 2-0 nad Arabią Saudyjską. Styl gry był jaki był. No, piękna bramka Zielińskiego, potem oczywiście Wojtek Szczęsny bohaterem meczu, bo tam, że obronił karnego to nic, ale że wiecie, że tą dobitkę obronił. No i potem błąd obrońcy Saudyjskiego. No i Lewandowski to wykorzystał, strzelił gola. No, podobała mi się wypowiedź Wojtka Szczęsnego. Jak go tam dziennikarz zapytał o Roberta Lewandowskiego, to on mówi: a jeszcze Robert musi zrobić to, żeby mnie dogonić, bo na razie to jeszcze jest za mną dużo w tyle. Także żartował sobie, wiecie, że on jest lepszy od Lewandowskiego, tak chciał powiedzieć. Tak, takim żartem, wiecie. Także to tyle. Gratuluję, Polacy. Czekamy na mecz z Argentyną. Messi kontra Lewandowski. To będzie dopiero starcie, zobaczymy. A wracając do tego filmu, co wczoraj wrzuciłem, ten widz się do mnie nie odezwał, więc ja stwierdziłem, że też nie mogę długo czekać. Oczywiście ten filmik będzie. Jak będziesz się chciał odezwać, to się odezwij do mnie. Ale zapytałem się mojej mamuśki, czy by nie załatwiła mi jakiejś pracy. No i powiedziała, że może pogada i może coś się uda. Zobaczymy. Więc może by się udało, to fajnie. Więc oczywiście tamten filmik jest. Jakby się ten widz chciał zgłosić, to niech się do mnie zgłosi. Bo jeszcze tutaj mamuśka dopiero będzie gadać, chyba w poniedziałek mówiła dopiero coś takiego. Także tego. A jeżeli chodzi o mamuśkę, to dostałem dzisiaj w ogóle, bo na Instagramie wrzuciłem relację po meczu i tam napisał mi jeden z widzów na Instagramie prywatnie, że trzymam kciuki i twoja mamuśka ma bardzo dobre serce, naprawdę. Bo ja wam powiem, że mamuśka ma takiego podopiecznego, Rafał się nazywa. I Rafał normalnie do 18 roku życia funkcjonował tak samo jak ja, albo tak samo jak wy, wiecie. Normalnie zdrowy chłop, jak to mój tato mówi. Nic mu nie dolegało, a w wieku 18 lat coś mu tam w środku trachło. Ja nie wiem, bo nie jestem lekarzem. No i normalnie warzywo, można powiedzieć, wiecie. Leży na łóżku, normalnie, nieraz normalnie można z nim pogadać, nieraz do mamuśki pisał SMS-y, a nieraz normalnie jak mamuśka do niego mówi, to on tak wiecie, no nie kontaktuje. No i dzisiaj moja mamuśka zauważyła, że coś jest z nim niedobrze. Że, tylko nie pamiętam co, to mamuśka by musiała powiedzieć, bo ja już nie pamiętam. Ona była z nami dzisiaj na meczu u tej takiej dziewczyny, u której byłem na meczu, bo mnie zaprosiła. I mamuśka tam opowiadała, ale ja tak poszłem potem do łazienki i tak wiecie, coś usłyszałem, coś nie, ale po prostu było z nim niedobrze. I zadzwoniła do jego taty albo do mamy, już nie pamiętam. I poinformowała, że proszę pana, czy tam, nie wiem, czy jest na ty, ale powiedzmy, że na pan, bo nie wiem. Chyba na pan, no bo się nie... A zresztą nie wiem. Ale powiedziała, proszę pana, coś tu się z Rafałem niedobrze dzieje, tego. I oni potem załatwili mu kroplówki, żeby mu ten dali. Po prostu zadzwonili i żeby, wiecie, załatwili mu kroplówki, ale mamuśka mówiła, że z nim no jest nie za bardzo. I tam, wiecie, i oczywiście... Jego ojciec strasznie mojej mamuśce dziękował, że pani została, pani nie musiała przecież, że to bardzo miłe jest, że wiecie. Dlatego tak widz napisał, że mamuśka ma dobre serce. No mamuśka ma, co by nie mówić. Opowiadałam wam ostatnio na live, że kiedyś w tym mieszkaniu, gdzie teraz mój tato mieszka, bo tam pracuje, wiecie, to kiedyś mieszkał taki... mieszkał syn poprzedniego gospodarza i on był potem zły, że mój tato przejął tą robotę, a nie on po swoim ojcu. No i tam byliśmy strasznie skłóceni, a mamuśka kiedyś tej chyba jego matce albo jej, albo jego żonie matce, nie pamiętam czyja to była matka, która tak zawsze zawsze taki, oni mieli taki lufcik mało, ona zawsze tak oparte ręce i zawsze wszyscy mówią, o już szpicluje, patrzcie. Ona zawsze tak stała w tym, wieś, w takim lufciku, wiecie, no i tak rękę oparła se taką. I tak zawsze patrzyła, co się dzieje. I wszyscy mówią, o, już patrz, już sprawdza, kto idzie, kto ten. Ale mamuśka kiedyś zrobiła tak, że jej na klatce pomogła, bo coś tam miała z woreczkiem żółciowym. Coś tam, mamuśka mówiła, że wypadł woreczek żółciowy, czy jak to było. No ja się nie znam. Mówię, nie jestem lekarzem. No i od tamtej pory, jak mamuśka pomogła jej, to oni się, wiecie, no, znowu zaczęli ze sobą się normalnie kumplować. Znaczy, tam moi rodzice i ich rodzice. Bo tam zawsze się pytałem tej jego syna albo córki, bo tam chyba, z tego co wiem, to jeden jest... To albo syn, albo córka jest jego, a drugie chyba dziecko nie było jego, z innego tego. Ale to jest mało istotne. I zawsze się pytałem, o co oni tak są skłóceni? I kiedyś po kilku latach mój tato powiedział, że przez to, że ja tutaj przejęłem tą robotę, a nie on. Bo on chciał po swoim ojcu tam.
Nie wiem, dlaczego go nie chcieli, czy on nie chciał, nie wiem, nie wnikam w to. Ale mamuśka, widzicie, pomogła i się pogodzili. I normalnie ostatnio byliśmy, znaczy oni byli, bo ja nie byłem, bo ja w pracy. Byli na pogrzebie jednej sąsiadki, to on mojego tatę zawiózł normalnie, mówi, wsiadaj Waldek, dawaj tam. Normalnie, jakby kumple byli od zawsze. I ten, no i wiecie, i moja mamuśka właśnie z tym Rafałem też tak, wiesz, wiecie. Sorry, mówię, wiesz, mówię, wiecie, no nie wiem, mówię jakbym do jednego albo do wszystkich. Sorry, tak jakoś. I wiecie, no i tam on podziękował mamuśce, że została, potem oni tam przyjechali, to już się nim zajęli, bo mamuśka ma tam swoje ty. A oczywiście ktoś z rodziny, nie będę wam mówił, kto to jest, ktoś z rodziny zadzwonił do mamuśki, no i, bo jest taka osoba, która też, powiedzmy, w czymś podobnym pracuje. W czymś takim podobnym pracuje. No i ten. No i... No, pracuje w takim domu, powiedzmy, pomocy, o, tak to się nazywa. Tam pracuje, zarabia. No i ta osoba powiedziała tak. No słuchaj, Agata, no ale ty nie możesz tak robić, mówi. Ty masz swoje godziny, robisz swoje i powinnaś spierdalać. Coś takiego powiedziała, bo ta osoba tak potrafi, że powinnaś, może nie spierdalać, ale ja tak powiedziałam, że powinnaś zrobić swoje i spadać stamtąd, a nie. No co cię to obchodzi? A mamuśka mówi, to ty byś zostawiła chorego? Mówi, to ty byś chorego zostawiła, tak. To ty byś tak zrobiła, mówi. Tak mamuśka powiedziała, że ty to może byś tak zrobiła, ja to nie mogę patrzeć, jak on cierpiał. Ja musiałam. Widzicie, mamuśka, to mamuśka jest, więc ja tam dla mojej mamuśki to jestem naprawdę szczere uznania dla niej, że taką pracę ma, bo wiecie, bo to jest praca i że zarobi sobie i to nie małe pieniądze, no bo naprawdę wiadomo, że się długo pracuje, ale ta praca odwdzięcza, tylko że długo trzeba pracować, wiadomo. Bo mamuśki nie ma od rana do wieczora. No ale widzicie, jaka mamuśka jest. Że ja zawsze mówiłem do mamuśki, że masz fajną pracę, bo i masz i zarobisz, i jeszcze pomagasz ludziom. To jest bardzo piękna praca, no bo przy okazji pomaga osobom starszym. Więc może, miałam tego nie zdradzać, ale może coś mamuśka w tym kierunku mi załatwi, ale nie takie, co mamuśka robi, tylko inne. Bo ta mamuśka to ma, wiecie, różne stawki. Jak ma jakąś kartę żółtą czy jakąś, to ma większą stawkę. Jak ma ten, to ma normalną. No ja bym coś w podobie miał, ale nie dokładnie to samo, co mamuśka. Bo mamuśka tam ma, wiecie, wszystko musi. Mamuśka tam ma wszystkie zadania, czyli i obiad musi zrobić komuś, i podać ten obiad, i musi kogoś przebrać tego. Ja bym miał bardziej takie prace gospodarcze, wiecie, co tam zakupy, coś zrobić tego, więc może zobaczymy. Może by się to udało. Bo ta mamuśka mówiła do mnie takim tekstem, bo z tatą rozmawiała, mówi, no to byś wyszedł z jakimś panem na spacer, to byś sobie mógł w telefon tamtego. Ja mówię, jaki telefon? Ty od razu już o telefonie, wiecie. To tak jak jeden z tych z widzów mówił, że jakbyś pracował znowu w ochronie, to by cię, wiecie, to bym mógł live'a robić. No powiem wam, że są takie te, że można. Są takie te, bo ja kiedyś, mówię, rozmawiałem z takim panem, jak jeszcze w sklepie pracowałem, to powiedział mi, że on tam na boisku to może sobie, znaczy nie na boisku, tylko tam jak był na tym, jak mój tato tam był na tym, na, nie mój tato, co ja gadam, widzicie, bo ktoś mi napisał i się zdekoncentrowałem. Napisał do mnie ten widz, co mi to ogłoszenia o ochronę wysyła. Pewnie odpowiedział na tą relację moją, że dlaczego nie ochrona. Ja nie wiem, zobaczę. Na razie zobaczymy, co mamuśka pogada i zobaczymy. Ten, i słuchajcie, i wiecie, no i nie wiem na czym skończyłem, no. A, i ten, i, no i ten klient mówił kiedyś mi, że nie wiem, czy ja to wam nie mówiłem na poprzednim filmie, ale to już nieważne, powtórzę jeszcze raz. Mówił tam, że można na boisku albo na tym, wiecie, na tej, albo robić na budowie. I tam, wiecie, na budowie to jest tak, że można sobie lekko tam przyćmić komara, jak to się mówi, wiecie. Lekko sobie przysnąć można tego... Ale to wiadomo, żeby nie spać, tylko przysnąć. Więc tak samo widz mówi, że tu na ochronie by było tak, że mógłbym sobie live odpalić. Pewnie tak, ale jak od mamuśki mam załatwioną pracę, a jeszcze ta pani bardzo lubi mamuśkę, to wiecie. A ze mną, jeżeli chodzi o pracę, no to niestety można się do... Znaczy niestety. Wie, z jednej strony niestety. O, tutaj ta. Ja nie będę tutaj, bo ja tu nie sprzątam, ale tutaj ta. Tu zawsze ptaki tutaj nieraz tak robią. Nie wiem, czy teraz jakieś kruki, czy jakieś tam wyciągają. Wiecie, no ja to jestem taki w pracy, że też no niestety jak byłem w ochronie, dałem się wykorzystać, to nie można powiedzieć.
No bo dałem się, no bo i na kasach samoobsługowych i zmieniałem różne jakieś tam papiery w tych kasach, w to, a co to mnie to obchodzi niby? Wiecie, to więc... Ale zawsze tu przynajmniej jest o tyle dobrze, że jeżeli coś by mi dali na przykład dodatkowo, to zawsze mógłbym więcej zarobić, wiadomo, zastępstwo czy coś tam, bo są takie przypadki, że mamuśka za kogoś tam musi gdzieś pójść. Kiedyś tam była u takiej rodziny alkoholików, pamiętam, opowiadała, że alkoholiczka ta matka i ta, nie wiem, czy to matka, czy córka w szpitalu się znalazło. Wiecie, to trzeba też tam brać pod uwagę, że różne mogą się trafić te rodziny. Ale jak nie rodzina, bo to akurat była rodzina, ale normalnie to mamuśka tam zawsze ma jedną osobę albo przeważnie jedną, no nie ma także dwóch. Miała tego pana bez tych nóg, co wam mówiłem. On jednak jest tylko bez nóg, ręce ma. Bo ja się wtedy pomyliłem, bo mamuśka mi tam kiedyś opowiadała i zresztą kiedyś zdjęcie pokazała jego, ale i... No i powiem wam tak. A jeszcze chciałbym dla mojej fanki nowej, Iskierka, nie wiem, mówi się fanka, Wicka, ja nie wiem, czy Wicka się mówi, wiem, że Wic się mówi, ale czy Wicka, bo mi wrzuciła zdjęcie, że ona na sklepie stoi i tam stoi w tym, że robią paczkę świąteczną, takie wiecie, świąteczne coś tam, paczki, czy jak to się nazywa, no coś takiego, tak charytatywnie, wiecie, że to łapka w górę dla ciebie, naprawdę, super, naprawdę, masz ode mnie wielki, jak to się mówi, wielką łapkę w górę. Bo naprawdę, no, fajnie jest tak pomóc, naprawdę. Ja tam zawsze lubię pomagać. Mówiłem wam, że chodzę do takiej dziewczyny niepełnosprawnej. Dzisiaj byłem na meczu u niej. Myślałem, że zostanę jeszcze na ten drugi mecz, ale o 20 jest, bo to też ważne, Argentyna, Meksyk. No, ale zostało tak, że tylko ten mecz obejrzałem, bo z mamuśką potem jestem umówiony na chwilę. Bo kto wie, może tam wrócimy jeszcze potem, ale o 21 dopiero, to nie wiem. To zobaczę wtedy. To może chociaż kawałek meczu, ale jestem potem z mamuśką umówiony, bo muszę zakupy od niej odebrać, bo tam będzie miała wielkie siaty. To ona zrobi zakupy, ja tylko przyjdę, jak będziemy przy kasie i tyle. Jak będzie przy kasie, to ja podejdę i wiecie. No i tak, więc może coś będzie z pracą, to dobrze by było. To by mnie poprawiło nawet i humor i w ogóle moje zdrowie, bo ostatnio jestem w rozsypce, bo za dużo się rzeczy wydarzyło. Takich naprawdę, ach, w ogóle szkoda mówić. Może kiedyś wam opowiem, o co chodzi. Chociaż mówię, moje piosenki, z moich piosenek można trochę wywnioskować. Na przykład nawet z piosenki Nowy Dzień można coś tam wywnioskować. Ale dlatego jak ktoś wywnioskuje, no to wie, o co chodzi. Także tyle, trzymajcie się, bo już nie chcę tak długo nagrywać. Także jak coś będę wiedział, to dam znać. Mamuśka w poniedziałek będzie się kontaktować. Tak więc może będzie praca, zobaczymy. Tylko muszę z tamtej się ten, jak to się mówi, nie wyrejestrować, tylko się mówi chyba wypowiedzenie złożyć. Bo ja tam miałem akurat, no akurat byłem na takich warunkach, że ja nie musiałem tam żadnych mieć, wiecie, tam jakieś tam miesiące wypowiedzenia, wiecie, jest takie coś, że jeszcze musisz chwilę popracować. Złożysz wypowiedzenie, a musisz jeszcze pracować, ale ja nie musiałem tak. Więc ja to mogę od razu w każdej chwili, tylko wiecie, mój tata teraz w szpitalu, to tego i tak jakoś, no, wyleciało mi to z głowy, więc muszę na dniach pójść. Także tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.